ustaleń, które poczyniliśmy wspólnie z rolnikami, pragnę poinformować, że wszystkie ustalenia tego okrągłego stołu są realizowane. Są realizowane na różnych etapach. Oczywiście są przygotowywane programy skupowe. Wczoraj Komisja Finansów Publicznych przeznaczyła już pierwsze 600 milionów złotych na ten program. Są realizowane te rozwiązania, które będą ułatwiać przechowywanie zbóż, budowę magazynów i tak dalej, dopłaty do zbóż. Jest przygotowane rozwiązanie dopłat do środków transportu, jeśli chodzi o transport zbóż do portów. Udrażniane są porty. Wszystkie te zadania są realizowane, porozumienie jest w pełni realizowane. Natomiast jednym z punktów porozumienia było zobowiązanie, że polski rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zastosowanie, o uruchomienie klauzuli ochronnej w zakresie importu bezcłowego i bezkontyngentowego zboża z Ukrainy. Taki wniosek poszedł 31 maja ze strony polskiego rządu wspólnie z rządami Słowacji, Rumunii, Węgier i Bułgarii. Natomiast Komisja Europejska opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok, który ma obowiązywać od czerwca tego roku do 5 czerwca roku 2024. Ponieważ widać bardzo wyraźnie, że ten postulat, podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony. Ja w tym momencie podejmuję decyzję, a właściwie już podjąłem decyzję, bo taką decyzję już podjąłem, złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, widząc, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony. Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę ze wszystkimi organizacjami rolniczymi, którzy merytorycznie współpracowali w zakresie rozwiązania tego problemu i życzę mojemu następcy, mam nadzieję, że ta zmiana zostanie dokonana w miarę sprawnie i szybko, sukcesów i rozwiązania tego problemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu premierowi, dziękuję państwu.